Prezydent Ryszard Brejza w Dniu Edukacji Narodowej nagrodził nauczycieli i dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław. Uroczyste spotkanie tradycyjnie odbyło się już w sali sesyjnej inowrocławskiego ratusza. Prezydent miasta Ryszard Brejza podziękował wszystkim nauczycielom za ich codzienny trud i poświęcenie. Wręczono także nagrody. Włodarz miasta wyróżnił 25 belfrów. W szacownym gronie znalazła się polonistka Danuta Chwastek, na co dzień ucząca w SP numer 6. Dla pani Danuty praca z dziećmi to źródło wielkiej radości. Przede wszystkim to jest najpiękniejszy zawód, najbardziej wartościowy zawód, który daje kontakt z ludźmi, z młodymi ludźmi, których dopiero można kształtować. O takim zawodzie można tylko marzyć, ale też później, kiedy już można podjąć pracę z dziećmi czy z młodzieżą, cały czas się rozwijać samemu, żeby służyć tym, z którymi pracujemy. Służy, dobrze mówię. Nagrodę specjalną prezydenta miasta otrzymał Maciej Szłyk. Ponadto wręczono nagrody kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z drugim etapem prac nasadzeniowych projektu Zielony Inowrocław, lokalna grupa działania Inowrocław zorganizowała piknik rodzinny w szkole podstawowej nr 5. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. Dzieci mogły spróbować swoich sił w przeróżnych zabawach. Na najmłodszych czekało koło fortuny, a także wielkie dmuchańce. Uczestnicy pikniku mogli spróbować pysznej grochówki. Głównym celem spotkania była integracja lokalnej społeczności. Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania mamy postawione takie zadanie integracji społecznej, między innymi oczywiście. I tego typu spotkania, które organizujemy, bo to już trzecie spotkanie organizowane przez nas, drugie pod szyldem Zielony Inowrocław, w miesiącach letnich było spotkanie w Parku Solankowym, takie integracyjne. To właśnie ma służyć temu, żeby mieszkańcy zintegrowali się między sobą, oczywiście tutaj z nami, z naszym Zielonym Inowrocławiem, żeby włączyli się do tej akcji, a potem utożsamiali się z tą nasadzoną zielenią i jej nie niszczyli. Na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na grobie rodziny doktora Józefa Krzymińskiego, prezydenta Inowrocławia i patrona szkoły podstawowej nr 5. W czasie wydarzenia dzieci ze szkoły podstawowej nr 5, której patronem jest właśnie Józef Krzymiński, w krótkim programie przybliżyły sylwetkę pierwszego prezydenta Inowrocławia. Potrzebne fundusze na nowy nagrobek zebrano w czasie kwesty zorganizowanej rok temu w Dniu Wszystkich Świętych. Inicjatorem akcji było Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że my jako Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia 2 lata temu myśmy podjęli uchwałę, żeby po prostu uhonorować wielkich Inowrocławian, którzy leżą tutaj w grobach, mogiłach na terenie Inowrocławia, a ich te mogiły są po prostu nieposzanowane. Tak żeśmy uczynili od 2 lat. 2 pomniki żeśmy uratowali, pomnika Powstania Śląskiego i jeszcze Powstańca Wielkopolskiego w zeszłym roku. Na zapytanie pana naszego honorowego obywatela miasta Inowrocławia, Mikołajczaka. Pytam się, kochany, kogo w tej chwili by trzeba było uszanować? No, mówi, że w jakimś nieładzie jest grób pana prezydenta, pierwszego prezydenta miasta Inowrocławia. No, to też żeśmy zrobili zdjęcie, żeśmy zrobili też zbiórkę. W listopadzie w zeszłym roku, 1 listopada, zebraliśmy odpowiednią ilość pieniążków. No i to trwało jakiś czas, żeby po prostu to stworzyć. Pomnik został zatwierdzony przez Komisję w Bydgoszczy, wykonany przez naszego kamieniarza, firmę kamieniarską pana Biniasa. No, jak wspomniałem, pan Mikołajczak wskazał, pan Piotr Stachanowski wymyślił, obmyślił to, jak to był, powinien być opisany ten pomnik. No i po prostu wszystkim dziękuję, że się zaangażowali. A najważniejsze, że zbiórcy zaangażowali się i radni, i członkowie, i prezydent miasta. W ogóle całe społeczeństwo po prostu było za nami i efekt jest widoczny.
Dodajmy, że wspomniana uroczystość zainaugurowała obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponad 350 biegaczy wzięło udział w pierwszym biegu Savre na dystansach 5 i 10 km, który odbył się pod hasłem It's a Wonderful Life. 360 biegaczy wystartowało w pierwszej edycji biegu Savre. Trasa wiodła ze Stadionu Miejskiego imienia Inowrocławskich Olimpijczyków w stronę Parku Solankowego na dystansach 5 i 10 km. Na 5 km wygrał wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Błażej Brzeziński z Bydgoszczy. Gratuluję zwycięstwo w biegu, pierwszym biegu Savre na 5 km. Wrażenia jakie? Bardzo fajne. Fajna trasa, szybka, dobrze oznaczona. Fajna atmosfera na trasie, dużo kibiców. Trasa wiodła parkiem solankowym, także naprawdę rewelacja. No właśnie, czy miał Pan okazję, oprócz tego, że skupiać się na biegu, trochę pooglądać park? No dzisiaj troszkę bardziej, że tak powiem, treningowe było dla mnie tempo, ale co nieco widziałem, aczkolwiek to nie jest mój pierwszy raz w Inowrocławiu, dlatego Inowrocław jest mi bardzo dobrze znany, nawet z perspektywy turysty, kuracjusza. Wśród pań na tym dystansie najszybsza była jego żona Aleksandra Brzezińska. Na 10 km najszybszy był Arkadiusz Gardzielewski z Wrocławia, a wśród pań Lilia Fiskowicz z Mołdawii. Sława Przybylska, kobieta metamuzyczna, jedna z bohaterek książki Artura Cieślara, w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej spotkała się z czytelnikami. Spotkanie zwieńczył recital. Wieczór ze Sławą Przybylską z pewnością na długo zapadnie w pamięci uczestników wyjątkowego spotkania literacko-muzycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Miejską i Stowarzyszenie Active Extreme, które odbyło się w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej. Nim artystka przypomniała swoje najbardziej znane przeboje, odbyła się rozmowa piosenkarki z Arturem Cieślarem, pisarzem i podróżnikiem, autorem książki Kobieta metamuzyczna, w której oprócz Sławy Przybylskiej pojawiły się także rozmowy z 11 innymi powszechnie znanymi podziwianymi i lubianymi kobietami polskiej sceny muzycznej. Artystka dała się poznać jako osoba niezwykle energiczna i ciesząca się życiem. Ja po prostu zawsze jak zaczynałam śpiewać, to były dla mnie jakieś emocje. Ja wyrażałam siebie, czy smutek, czy zachwyt w piosence. I jeśli dlatego szukam takich tekstów, z którymi mogę się utożsamić, a to tylko właściwie w poezji jest, że no po prostu mówiłam o tym, że nie śpiewam o niczym, że wyrażam zawsze siebie i te emocje, czy te zachwyty, którym ulegam. I to jest właśnie w piosence. Część muzyczną poprowadził Jan Krzyżanowski, prywatnie mąż artystki. Przy fortepianie zasiadł Janusz Tylman. Nie zabrakło hitów, które śpiewała cała sala. W minioną niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w czwartej kolejce drugiej ligi koszykówki Domino Inowrocław zmierzyło się z rezerwami Asseco Gdynia. Porażka w ostatniej sekundzie meczu. Koszykarze Domino Inowrocław po dogrywce przegrali z rezerwami Asseco Gdynia w ramach czwartej kolejki drugiej ligi. Goście decydującego kosza zdobyli niemal równo z syreną kończącą pięciominutową dogrywkę. Niespodziewanie najskuteczniejszym koszykarzem Domino był młody Kamil Konieczka, zdobywca 25 punktów, który trafił aż 7 trójek. Kamil, takiego meczu chyba było Ci potrzeba. To chyba da Ci straszną energię na następne mecze i na następną część sezonu. No tak, myślę, że ten mecz bardzo mnie zmotywuje do ciężkiej pracy, żeby następne były takie same jak ten. No niesamowicie, 7 trójek i to na bardzo dobrym, ponad 50% skuteczności. No tak, no trafiałem dzisiaj, myślę, że no dobrze, w miarę było dobrze. No trafiałeś w meczach młodszych kategorii, w meczach juniorów. Chodziło o to, żebyś to przełożył wreszcie na mecze seniorskie, prawda? No tak, myślę, że dzisiaj mi się udało właśnie tutaj się pokazać z dobrej strony, że potrafię też na parkietach drugoligowych rzucać tak samo jak w meczach juniorskich. Kolejny mecz Domino rozegra w najbliższą środę w Toruniu z AZS-em. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.